kolejny odcinek. Dzisiaj przygotujemy sobie modele do nauki. Możemy zrobić to samemu, ale to trwa zbyt długo. Z pomocą nam przyjdą już wytrenowane modele, które można ściągnąć z internetu. Listę wgrałem na mój serwer, także ułatwię wam całą operację. Będziecie mogli ściągnąć już wytrenowane modele, dzięki czemu szybciej wykonacie fejka. Link oczywiście jest w opisie. Na razie tylko trzy linki, ale z pewnością z czasem dołożę następne. O co chodzi? Tutaj jest rozdzielczość twarzy, jaką będzie się komputer uczył. Im niższa rozdzielczość, tym mniej wymaga pamięci graficznej. Natomiast im wyższa, tym więcej RAMu ta karta graficzna wasza musi mieć. Ja używam 256. Postaram się wgrać jeszcze ten model na serwer. Mam 11-gigową kartę graficzną. A wy, jeżeli macie na przykład 4-gigówkę, powinniście spróbować modelu 128. Karta graficzna 6 lub 8 giga, to już musicie poeksperymentować. Jak mówię, na pewno na dniach powgrywam więcej tych modeli, dzięki czemu będzie można sobie potestować, który model ruszy, a który się wysypia. Jak to pobrać? Wystarczy sobie skopiować link. Dajemy sobie prawy guzik kopiuj i w nowej karcie prawy wklej. Klikamy Enter i tutaj jest guzik, żeby to ściągnąć. Pobrany już plik musimy rozpakować do katalogu Workspace w naszym programie. Czyli po rozpakowaniu w katalogu Workspace model powinniście mieć jakieś pliki. Zależnie od tego, jaka jest nazwa modelu, na pewno będzie się różnić od tego, co ja mam tutaj. Wybór modelu jest bardzo ważny, jak mówię. Jest naprawdę mnóstwo ustawień, które trzeba ustawić, żeby stworzyć model dla siebie, dla swojej karty graficznej. To jest żmudna robota, dlatego na cele tego tutoriala będziemy używali już gotowe modele i postaram się tę listę aktualizować na bieżąco. Także postaram się znaleźć modele dla każdej grafiki od 4 giga do 24 giga pamięci RAM. Zachęcam do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym rozpoczniemy już naukę.